Karolinka. Drugiego sierpnia w połowie lata rozbrzmiała szczęściem drewniana chata, bo urodziła się Karolinka, mała, wesoła, zdrowa dziewczynka. Jej mama Maria wraz z tatą Janem oraz Józefem, zacnym kapłanem, ochrzcili córkę w starym kościółku, kreśląc znak krzyża na małym czółku. Choć chatka kusków była maleńka, skromny pokoik, mała okienka, przy jednej ścianie mała komórka, przy drugiej stajnia oraz obórka. A osób w domu mieszkało sporo. Wraz z rodzicami dzieci kilkoro. Było tam ciepło oraz przytulnie i do modlitwy klękano wspólnie. Codzienność na wsi bywała trudna, a większość zajęć ciężka i żmudna. Lecz Karolina, wciąż uśmiechnięta, dbała o kurki oraz prosięta. W domu też miała pracy niemało. Utulić dziecko, kiedy płakało, obrać ziemniaki, wyprać ubrania. Wszystko robiła bez narzekania. Była rozsądna, niezwykle silna, zdolna, ciekawska i bardzo pilna. Do szkoły zawsze chodziła chętnie, stąd też uczyła się nieprzeciętnie. Nauczyciele oraz koledzy często czerpali z jej wielkiej wiedzy. W razie potrzeby szła na ratunek i przeliczała trudny rachunek. Jej serce było dobre i czyste, stąd nawet w mrozy bardzo siarczyste, nawet gdy deszczyk mocno zacinał, gdy grzało słońce, gdy była zima, razem z rodziną w każdą niedzielę uczestniczyła we mszy w kościele. Była skupiona i już od progu składała dzięki dobremu Bogu. Ponieważ była bardzo pobożna, bardziej szczęśliwym już być nie można niż Karolina na swej komunii. Wśród sióstr, tatusia, braci, mamuni. Kiedy przyjęła ciało Chrystusa, z radości dała babie całusa i wygładzając sukienkę białą, mówiła: szczęście mnie dziś spotkała. Wuj Karoliny miał pod opieką wiejską świetlicę wraz z biblioteką. Znosił jej książki, zbiory, albumy i gdy jej słuchał, wprost pękał z dumy. Nikt nie potrafił piękniej niż ona snuć opowieści o królach, tronach, mówić o Bogu, życiu, narodzie. Czuła się przed tym jak ryba w wodzie. Wujek Franciszek nie był jedyny. Wszyscy kochali mądrość dziewczyny i urządzali zbiórki przy gruszy, by jej szczebiotem nacieszyć uszy. Na zakończenie każdej z tych zbiórek dało się słyszeć dziecięcy chórek. Śpiewali głośno piosenki śliczne, raz religijne, raz patriotyczne. Ksiądz proboszcz we wsi zwanej Zabawa rzekł raz do wiernych: jest ważna sprawa, połączmy siły, dzieci, staruszki, zbudujmy kościół tuż obok dróżki. Dziewczyna zatem rano i nocą służyła wszystkim swoją pomocą. Zawsze wesoła oraz życzliwa, nosiła wodę, deski, kruszywa. Muzyka.
Niestety nastał czas strasznej wojny i nikt w Wałrudzie nie był spokojny. Armia rosyjska niszczyła wioskę, zabrała dzieciom śmiech i beztroskę. Każdy żył w strachu przed żołnierzami. Każdy zalewał się w domu łzami. Na ludzi padła ogromna trwoga. Każdy się modlił do Pana Boga. Nadszedł listopad, dzień 18. Do drzwi zapukał żołnierz żylasty. I mimo wielkich próśb Karoliny wygnał ją z domu z ojcem dziewczyny. Na skraju lasu ojca przegonił. Następnie dobył z pokrowca broni, wiódł Karolinę w głąb leśną drogą, wciąż popatrując na nią złowrogo. Wtem tupot butów rozległ się w ciszy. Czmychnęła sarna, zające, myszy. Dziewczyna biegła przez świerki, jodły, a za nią pędził ten żołnierz podły. Ranił ją szablą koło łopatki. Już nie wróciła do swojej chatki. Zginęła młodo, ale z honorem, dlatego stała się dla nas wzorem. Wiele lat później Jan Paweł II u Karoliny doszczek zasługi. Ukazał światu jej wielkie męstwo, dobroć, pobożność oraz męczeństwo. Dziś jest patronką polskiej młodzieży i wielu drużyn dzielnych harcerzy. Do Karoliny, która jest w niebie, można się zawsze zwracać w potrzebie.